siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Podcast siatkarski Szósty set. Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy w 2020 roku. Wy już w 2020 roku byliście, ale szóstego seta jeszcze nie było. No i czas najwyższy, żeby wreszcie się pojawił, bo tych wydarzeń siatkarskich w tym roku też będzie bardzo dużo. Jeżeli miałbym wskazywać to najważniejsze, chyba jednak będą to Igrzyska Olimpijskie w Tokio, ale zanim o Igrzyskach Olimpijskich w Tokio i zanim o Mission Impossible, jakim będą eliminacje do tych właśnie Igrzysk Olimpijskich, które będą odbywać się w najbliższym tygodniu, to może takie szybkie pytanie do Was. Filip, Kuba, jesteście dzisiaj ze mną. Jak Wam upłynęła ta przerwa świąteczno-noworoczna? Odpoczęliście od siatkówki? Ja odpoczywałem bardzo od siatkówki, ale muszę powiedzieć, że już trochę zdążyłem się stęsknić i bardzo się cieszę, że ten turniej startuje, zwłaszcza, że to raczej można się spodziewać dużych emocji, a też myślę, że ta przerwa po prostu dobrze nam od siatkówki zrobiła, tak mi się wydaje, bo jak trwała Liga Mistrzów, to praktycznie nie było dnia, gdzie jakiś mecz by się nie pojawił. I można było trochę się chyba zmęczyć już, przynajmniej ja tak już momentami odczuwałem to takie znużenie siatkówką, także wracam chyba, mam nadzieję, w dobrej formie. Jak to się określa, że jest zapierdziel na fejsie, to my mieliśmy zapierdziel w siatkówce i to taki niezły w zasadzie. Cały grudzień, środa, sobota, ciągle coś się działo, brakowało chwili na wytchnienie. Ja też już takie lekkie znużenie tą ligową, łódzką i też powiedzmy europejskimi pucharami przeżywałem. A ty, Kuba? Wiesz co, ja fajnie zakończyłem grudzień, bo jeszcze miałem okazję być w mojej ukochanej Argo Arenie na meczu Gdańska z Jastrzębiem. Krótkie spostrzeżenie, kopyto na zagrywce Jastrzębie ma niemiłosierne, jak będzie z niego korzystać, no to będzie rywalom ciężko. Potem bardzo się ucieszyłem z pierwszego siatkarskiego Boxing Day'a, mecz Będzinu z Suwałkami. Kawał ciekawej siatkówki wygranej przez zespół z Suwałk, natomiast trochę współczucia dla chłopaków Kuby Bednaruka, że już pierwszy dzień świąt musieli pół Polski przemierzyć, ale z przyjemnością to się oglądało tak przy takim już końcowym świątecznym stole, jako taki zaczątek troszeczkę aktywności sportowej po świętach, a teraz ta przerwa przy Nowym Roku chyba fajna, bo można, tak jak mówicie, troszeczkę obozować dystansu, a teraz czas na siatkówkę reprezentacyjną w bardzo ciekawym wydaniu i chyba najciekawszym dla nas, że będziemy to oglądać tak mega na chłodno, nie? Że będziemy mieli po prostu radość chyba z oglądania siatkówki na ciekawym poziomie. Jestem bardzo ciekawy, jak te drużyny reprezentacyjne, które zazwyczaj mają dużo czasu na przygotowanie do ważnej imprezy, jak jest latem, jak się będą prezentować teraz, kiedy właściwie wchodzą z marszu. Czas leci nieprawdopodobnie. 4 lata temu, mniej więcej też w okolicach tam początku stycznia, odbył się turniej eliminacyjny do Igrzysk Olimpijskich, tylko że wtedy w Rio de Janeiro. No i my w tym turnieju wtedy uczestniczyliśmy. W tym roku na szczęście nie musimy, już mamy ten awans zapewniony. No i właśnie przypomniałem sobie tego nieprawdopodobnego tiebreaka, jakiego my wtedy zagraliśmy z reprezentacją Niemiec. Znaczy cały mecz był niesamowity, a ten tiebreak to już w ogóle tam ta jedna akcja. To są takie pojedyncze akcje, które zapamiętujecie na zawsze. No tak, i... znaczy nie chciałem ci przerwać, ale ci przerwałem. Właśnie ta jedna taka akcja, która mi zapadła w pamięci, to tiebreak 12-11 dla Niemców i Grozer ma piłkę w górze na 13-11. Wyblok, piłka leci daleko za boisko, niesamowita obrona Pawła Zatorskiego, potem padem wystawało macza i z lewej strony kończy Bartosz Kurek. Po tej akcji była fajna przebitka na twarz Grozera, który miał taką kominę mniej więcej wyrażającą, jak oni to mogli zrobić, ale jednak zrobili, było 12-12. No i potem udało się przechylić szale na naszą korzyść. Emocje były takie, że pamiętam nawet komentujący ten mecz Piotr Dębowski widział Łukasza Żegadła na boisku, to taka trochę zabawna pomyłka, ale pokazuje, co tam się naprawdę musiało dziać na tym boisku wtedy. Tak. Już tyle razy, wiecie co, oglądałem sobie ten mecz i co się działo po tej akcji, że potem był blok Kurka na 13-12, a ja zapamiętałem potem trochę inną akcję, bo było po 13, Christian Fromm stanął na zagrywce, puścił mega bombę, Kubiak to przyjął średnio słabo, można tak powiedzieć, piłka leciała prawie za bandy i też wystawił palcami Kurek i Kubiak z drugiej linii skończył to. Nawet wtedy Vital Hennen chyba po raz pierwszy, bo ta wystawa Bartka Kurka była taka sobie, powiedzmy sobie szczerze, i on chyba pierwszy raz, nie wiem czy to było z podziwu czy nie protestował, po prostu pokazał okej, gramy dalej, no widać, że nad Polakami chyba wtedy czuwała trochę opatrzność. Tak, i ciekawe nad kim ta opatrzność będzie czuwać w tych eliminacjach tegorocznych. Format tych zmagań będzie naprawdę zabójczy. bo od jutra rozpoczynamy te zmagania. Mamy dwie grupy, grupa A i grupa B. Tym razem nie pomylę żadnych literek z grupami, bo mało mam możliwości, żeby się naprawdę pomylić. Musiałbym wymyślić grupę C, ale chyba mi się to akurat nie uda. No i mamy tak, mamy Słowenię, Belgię, Czechy i Niemcy w grupie A, a w grupie B mamy Francję, Serbię, Holandię i Bułgarię. No to są wszystkie te drużyny, które jeszcze nie uzyskały awansu. Można powiedzieć śmietanka europejskiej siatkówki. No i to będą drużyny, z których tylko jedna awansuje na igrzyska. No i co wy sądzicie akurat o takim formacie eliminacji? No bo pamiętajmy, że jak wspominamy te 4 lata poprzednie, czy powiedzmy jak się cofamy te 4 lata wstecz, to pamiętajmy, że my graliśmy z Niemcami o 3. miejsce w turnieju, który miał mniej więcej porównywalny format. To nie było tak, że to był finał, tak? My przegraliśmy półfinał, który dawał już bezpośredni awans do Igrzysk Olimpijskich. My z Niemcami jeszcze musieliśmy wygrać. Przynajmniej tak to pamiętam. Tak. Zajęliśmy 3. miejsce, które dało nam awans, jak to też w tamtym meczu powiedział Piotr Dębowski, do Tokia, czyli do turnieju światowego kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich, wtedy właśnie w Rio de Janeiro, czyli my wtedy jeszcze nie wywalczyliśmy awansu na igrzyska, tylko dopiero do turnieju, który nam dał awans, ale no to już jakby dużo znaczyło, bo ten turniej był światowy słabiej obsadzony, więc najważniejszy mecz właściwie to był ten z Niemcami w tym właśnie Berlinie, także w ogóle po prostu słabo to wygląda, że z tych 8 zespołów tylko jeden pojedzie na Igrzyska Olimpijskie, a w innych kontynentach będą się biły zespoły typu na przykład Chile. Tak. I prawdopodobnie to Chile właśnie w Igrzyskach zagra, tak mi się też zaczyna klarować. Tak, a co ty sądzisz, Kuba, o tym formacie? Bo tutaj nie ma repasaży, nie masz drugiej szansy, przegrywasz, game over. Nie, fajnie według mnie, że w pewnym stopniu zmieniono to, że nie ma już Pucharu Świata, potem turnieju kontynentalnego i potem jeszcze interkontynentalny. To było chyba za dużo, bo pamiętam, że tych meczy my musieliśmy chyba stoczyć, wydaje mi się, że 20, żeby zagrać w Rio. Mordercza dawka, teraz skończyła się na 3. Fajnie, że wróciły te turnieje kontynentalne, które były jeszcze, pamiętamy, rok 96 czy 2003 i te mecze, chociażby ten z Portugalią, który dał nam awans taki dość trudny i wygrany po tej breaku. Natomiast chyba nie jest do końca dla mnie w porządku to, że jest jedno miejsce dla drużyny z Europy, w tej grupie, której brakuje, bo powiedzmy sobie szczerze, zabraknie poważnych zespołów, mając na ten moment, jeżeli dobrze kojarzę, 7, tak, zakwalifikowaną, to z tego grona tylko jeden zespół będzie jeszcze poważny, może ewentualnie jeszcze Kanada albo Kuba, tak, ale okej, jeszcze może Iran, jest możliwość, że z Azji czy z Ameryki Północnej, to będzie zespół jeszcze na jakimś tam poziomie, natomiast zespół afrykański na tym poziomie w siatkówce wyraźnie odstaje i to jest ze szkodą dla wszystkich chyba, ze szkodą dla widzów, którzy oglądają igrzyska czasami, ze szkodą przede wszystkim dla tego kraju, którego tam nie będzie, bo Kuba, drugi raz brak Francuzów to będzie wielka strata. Pozwoli, że ci przerwę, Kuba, te 5 kółek na fladze Igrzysk Olimpijskich też nie bierze się z niczego. Więc musimy mieć też jakąś tam reprezentację wszystkich kontynentów, więc akurat nie miałbym specjalnych jakichś takich zastrzeżeń do tego, że nie wiem, pojawi się drużyna z Afryki, bo w zasadzie zazwyczaj często też te egzotyczne kraje jakichś tam swoich reprezentantów w różnych dyscyplinach przecież na Igrzyskach Olimpijskich mają jakieś tam swoje kryteria wewnętrzne spełniając. Ale może do brzegu, wracajmy może do tego, kto... Jeszcze w pewnym sensie sobie Europa na to sama zapracowała, bo pamiętam ten turniej kwalifikacyjny, gdzie Bułgaria grała z Brazylią o awans do igrzysk już bezpośredni i Bułgaria prowadziła 2-0 i Brazylia jednak wygrała po tiebreaku. Gdyby Bułgaria wtedy awansowała, to z Ameryki Południowej nie mielibyśmy Chile, tylko Brazylię i tym samym mielibyśmy jeden zespół więcej z Europy, ale to... Tak, tam jeszcze można byłoby wskazywać Argentynę, która też przecież... Znaczy Argentyna nie miała w grupie chyba europejskich zespołów, tak, bo tam było... ale... Dobra, ale to może bardziej chodzi o to, że Argentyna gdyby nie awansowała, to nie mówilibyśmy o tym turnieju w Ameryce Południowej, że to jest jakiś tam, nie wiem, ambaras, czy jakiś tam problem, czy że powiedzmy jakby Argentyna weszła z tego turnieju kwalifikacyjnego z Ameryki Południowej, to takie były zasady, tak? Po prostu w tych turniejach kwalifikacyjnych i Argentyna i Brazylia okazały się najlepsze. Akurat to czy Bułgaria by się pojawiła, to też by dużo nie zmieniło, dlatego że zamiast Bułgarii pojawiłaby się jakaś inna drużyna, zakładam Ukraina, w tym turnieju kwalifikacyjnym i dalej mielibyśmy 8 europejskich drużyn z czołówki, które musiałyby się tłuc o nie, okej, tylko z Ameryki Południowej mielibyśmy nie Chile, tylko Brazylię, a z Europy mielibyśmy właśnie tamtą Bułgarię plus jeszcze jeden zespół z Europy. Do tego zmierzałem. Okej. To wtedy może faktycznie te proporcje lepiej by oddawały, te proporcje drużyn z poszczególnych kontynentów lepiej oddawałyby układ sił w światowej siatkówce. No a w tej europejskiej siatkówce na tym poziomie turnieju eliminacyjnego wiele problemów drużyn i wiele takich problemów natury trochę psychologicznej. Tu się jedna osoba pokłóciła z drugą. Problemy zdrowotne, brakuje liderów, trochę siatkarze wyrwani z takiego rytmu klubowego. No jak myślicie, ktoś... Niektórzy sobie po prostu odpuścili, bo im, czy tak w cudzysłowie, się nie chciało po prostu przyjeżdżać, to też takie przypadki są. Dokładnie. I jak myślicie, kto w tym całym takim, no nie wiem, no zamieszaniu związanym z tym, że po prostu jest to, no w zasadzie w siatkówce sytuacja niespotykana. Jeszcze w piłce ręcznej to się zdarza, ale w siatkówce w zasadzie nie. Czyli mówię tutaj o turniejach rozgrywanych w środku sezonów klubowych. No jak myślicie, kto sobie poradzi najlepiej? Bo stawka jest naprawdę bardzo mocna. No i kogo stawialibyście w roli faworytów? Znaczy, stawka jest bardzo mocna i jest tych problemów rzeczywiście w każdej drużynie dużo, z wyjątkiem Serbii. Akurat Serbowie mają taką sytuację, gdzie są właściwie w pełnym składzie. Wszyscy, których chciał Slobodan Kovač, mogli się na kadrze stawić. Do Berlina przyjechali, nie docierają do nas żadne sygnały odnośnie kontuzji, więc wydaje mi się, że tu akurat Serbia jest takim wyjątkiem i dla mnie to jest główny faworyt w ogóle do wygrania tego turnieju. Może ewentualnie serbskich kibiców trochę martwić to, że niezbyt dobrej formie był Atanasijewicz i Uroš Kovačević w lidze włoskiej, więc to może być taka mała sprawa, która trochę skomplikuje Serbom sytuację, aczkolwiek też można myśleć w taki sposób, że skoro do tej pory nie wyglądali dobrze, to może szlifują formę akurat konkretnie na ten berliński turniej, bo będzie to dla nich właściwie najważniejsza może przeprawa w karierze, biorąc pod uwagę, że Serbów nie było w Rio, więc niektórzy z tych zawodników jeszcze Igrzysk Olimpijskich na koncie nie mają. Kuba, ja tu bym się zgodził w dużej mierze w takim zakresie, że przystępując do turnieju de facto z marszu, okej, te przygotowania mogą trwać tydzień u różnych drużyn. Zgranie będzie bardzo istotne, tak? No i patrząc dzisiaj na skład, jaki przedstawią Serbowie, czy jaki przedstawiają Serbowie, on się praktycznie wcale poza Katyciem nie różni od tego składu, który był na Mistrzostwach Europy. Znaczy jeszcze Aleksandra Okulicia nie ma rezerwowego środkowego. Okulicia. No to de facto ten skład się bardzo niewiele sposób różni i myślę, że zgranie, jakie oni pracowali latem, już po przyjściu Slobodana Kovača, może się okazać istotne i też mam wrażenie, że oni chyba też akcentowali to bardzo mocno już wygrywając Mistrzostwa Europy, że ten turniej będzie jeszcze ważniejszy i że chyba ich mental już dość szybko był sfokusowany na to, żeby, tak jak powiedziałeś Filip, przygotować się na ten turniej najlepiej, no bo dla tego pokolenia siatkarzy wielu to jest chyba jedna z ostatnich szans, żeby się na tych igrzyskach pojawić. Tak, chociażby Francuzi mają jeszcze za 4 lata igrzyska w Paryżu, także oni jakby ci, co dotrwają do tego czasu, a Ngapet bodajże wtedy chociażby będzie miał 33 lata, więc spokojnie jeszcze na tym turnieju będzie mógł zagrać, więc Francuzi mają tę kolejną szansę jakby zapewnioną, a z Serbami tak jest, że rzeczywiście niektórzy z tych siatkarzy mogą w swojej karierze igrzysk nie zaliczyć. Dodatkowy plus dla Serbii mi się wydaje, że jest taki, że ich objął Slobodan Kovač na miesiąc przed Mistrzostwami Europy i już w ten miesiąc potrafił znaleźć jakieś tam bolączki tej drużyny i je wyeliminować, że Serbowie bardzo dobrze wyglądali na Euro. Czyli widać, że on wiedział, co temu zespołowi dolega i w krótkim czasie potrafił zrobić bardzo dobrze funkcjonującą drużynę. I teraz, biorąc pod uwagę, że mało czasu jest na przygotowanie do startu właśnie w Berlinie, to może być dodatkowy jakby atut, że w krótkim czasie Kovač będzie wiedział, co zrobić, żeby oni grali dobrze. No i jeszcze oczywiście nie zmienił się skład prawie w ogóle. Przynajmniej pierwsza szóstka w porównaniu z tym, co było na Euro, także no, dla mnie główny faworyt. No ja tutaj muszę się oczywiście z wami zgodzić. Jedyne tutaj powiedzmy jakieś ryzyko, jakie widzę, jeżeli chodzi o drużynę Serbii, powiedzmy okej, no myślę, że oni powinni na pewno być w finale tego turnieju, ale z drugiej strony no, jest to dość bezlitosna formuła. W półfinale przytrafiać się gorszy mecz, a tymi rywalami Serbii na przykład w półfinale mogą być, nie wiem, Słoweńcy, mogą być Niemcy, tak myślę przynajmniej, że powiedzmy z tej grupy A raczej Słowenia i Niemcy wydają się być drużynami jednak najmocniejszymi, przynajmniej też myśląc o przewadze powiedzmy własnej hali, jeżeli chodzi o Niemców i o tym, jak się Słoweńcy zaprezentowali na Mistrzostwach Europy. No ale to jest jeden mecz, w półfinale przegrywasz i ja wiem, że to może to są takie okrągłe zdania, ale niestety no, sport nie jest miarodajny na tyle, że okej, że jeżeli drużyna jest lepsza, to wygra 100% spotkań. No ona może akurat trafić na, nie wiem, 2 spotkania z 10, że w 8 by wygrała, a w 2 pozostałych z taką Słowenią albo Niemcami Serbia może przegrać, więc ale atutu Serbów widzę też w tym, że po pierwsze, no jednak są trochę opromienieni mistrzostwami Europy i na pewno są drużyną zwartą taką już powiedzmy też mentalnie, no bo jednak sukces na pewno ich zbudował, no a poza tym jest też tam siła doświadczenia. To są zawodnicy, którzy grali bądź grają ciągle na najwyższym poziomie i o te najwyższe laury klubowe i reprezentacyjne i na przykład wydaje mi się, że ta siła doświadczenia akurat Serbom może tutaj pomagać. Okej, a grupa A, Słowenia, Belgia, Czechy, Niemcy, czyli ktoś z tej czwórki według was może zagrozić Serbom? Myślę, że Słoweńcy. Słoweńcy bardzo dobrze wyglądali na Mistrzostwach Europy. Tam pojawiła się taka kwestia, czy Tine Urnaut przypadkiem nie jest kontuzjowany. To Gianluca Pasini na swoim blogu takie informacje podawał, ale jak już wiadomo, on był po prostu chory na grypę, dlatego nie zagrał w ostatnim sparingu i na tej podstawie można sądzić, że jednak Urnaut będzie do dyspozycji Alberto Giulianiego. No i to jest bardzo ważna sprawa, bo akurat Słoweńcy na ławce wśród przyjmujących nie mają akurat równorzędnego zmiennika dla pary Urnaut i Klemen Czebuli. Oprócz tego żadnych tam zdrowotnych problemów nie przypominam sobie, więc raczej jest tam okej, z wyjątkiem właśnie tą chorobą Urnauta. Ja bym tutaj podkreślił też jednak to, co widzieliśmy 4 lata temu w Berlinie, czyli atut własnej hali. Niemieccy kibice potrafią zrobić atmosferę i myślę, że tak dla Georgija Grozera to na pewno ostatnia możliwość kwalifikacji i chyba zrobi wszystko, szczególnie, że no w meczach w ostatnim czasie był w dosyć wysokiej formie, może nie licząc tego finału z Zenitem Kazań. No to dla Grozera i dla kolegów też to jest ostatnia szansa. No to kadra jest jeszcze bardziej doświadczona i patrząc na formę, jaką zbudował Fromm w ostatnim czasie w Jastrzębiu, która była bardzo wysoka jak na niego, patrząc na to, że też Kovač pomógł Kampie, jestem bardzo ciekawy właśnie, czy to nie jego koledzy, jego podopieczni klubowi nie zagrodzą Serbom miejsca w turnieju w Tokio, bo chyba bym upatrywał z tej czwórki największego rywala w drużynie Niemiec. A dzisiaj jeszcze widziałem, nawiązując do Grozera, że to okej, dla niektórych Niemców to pewnie będzie ostatnia szansa, dla Georga Grozera na 100%, bo Niemiec zapowiedział, że w tym roku kończy reprezentacyjną karierę, więc dla niego to jest ostatnia szansa, chociaż on już na Igrzyskach Olimpijskich był w Londynie. No, akurat wspominałem o tej sile doświadczenia, jeżeli pomyślimy sobie o Grozerze, pomyślimy sobie o Lukasie Kampie, pomyślimy sobie o Christianie Frommie, to tam też tego doświadczenia nie brakuje. Będzie pewnie Markus Beme, kolejny bardzo doświadczony siatkarz. Dokładnie, Markus Beme, tak jeszcze przeglądam listę nazwisk, jest Kaliberda. Daniel Kaliberda, który akurat w sumie nie gra, co też w sumie tak. Ciekawa sprawa, że jego trenerem klubowym jest Andrea Gianni, czyli selekcjoner Niemców i on tego właśnie Kaliberdy sobie nie przygotował, tak w cudzysłowie mówiąc, ogrywając go w lidze włoskiej. Ale on też chyba konflikt interesów. Tak, ale on też, nie wiem, czy to na mnie była wypowiedź właśnie samego Gianniego, że on jest trochę rozczarowany postawą Kaliberdy. Że on po prostu... Widocznie nie jest Denis Kaliberda może nie dał sobie szansy na grę. Nie jest nawet gotowy... Być może postawą na treningach. Tak, nie jest nawet gotowy na to, żeby gdzieś tam wspierać. Stąd też się te plotki o Kubiaku pojawiały w Modenie, ale to jest temat na zupełnie inną dyskusję. Myślę, że Ruben Schott będzie grał w pierwszym składzie w takim wypadku z Frommem. Tak mi się wydaje, że... z Frommem w ogóle na Mistrzostwach Europy grali. Tworzyli jakby podstawową parę, więc sądzę, że to dalej będzie w ten sposób wyglądać. No bo w zasadzie jako nie wiem, jeszcze mamy Morica Reicherta z Berlina, mamy Morica Karlicka z Latiny też, to powiedzmy może jak tak patrzę na zestawienie, ale nie, raczej stawiałbym na te takie parę już sprawdzoną, Christian Fromm i Ruben Schott, ale akurat ta para nie zaprowadziła Niemców w żadne szczególne miejsce, jeśli chodzi o ostatnie turnieje. No to może jeszcze pokrótce o pozostałych drużynach, Belgia i Czechy w tej grupie A. Jak uważacie? Czy tutaj jakaś niespodzianka? Czesi to w ogóle... Ja myślę, że Belgowie i Czesi to będą tłem dla pozostałych dwóch drużyn. z tego względu, że akurat w przypadku Czech tam nie będzie trzech, moim zdaniem, ich najlepszych siatkarzy. Mam na myśli Jana Hadrawę, z którym sytuacja jest jasna, jest kontuzjowany. Dalej drugi atakujący, Michał Finger, też jest kontuzjowany. I trzeci zawodnik, o którym myślałem, to Donovan Jaworonok, który nie będzie, i to jest sprawa dość enigmatyczna, bo czytałem oficjalną stronę Czeskiej Federacji, tam jest mniej więcej wyjaśnione w ten sposób, że niektóre federacje nie przerwały swoich rozgrywek i tym samym nie będzie Jaworonoka, co jest kompletną nieprawdą, bo chociażby jego klubowy kolega z Monzy, czyli z Ligi Włoskiej, Yacine Louati, na zgrupowaniu kadry Francji jest, więc to nie jest do końca prawdziwa informacja. Przypuszczam, że po prostu Jaworonek zrezygnował, bo nie widział sensu jazdy na turniej, którego Czesi i tak by nie wygrali, bo tak jest moje zdanie. Także no Czesi bez trzech najlepszych siatkarzy, tam tylko dwóch zawodników w ogóle z tej kadry gra poza Czechami. Myślę, że to będzie tylko tło, tak jak wspomniałem wcześniej, podobnie z Belgami. Belgowie zmienili trenera w ogóle po mistrzostwach Europy. Brecht van Kerkhove zrezygnował z prowadzenia Czerwonych Smoków, wrócił po wielu latach Dominik Bajens. No i to też dodatkowy problem, bo zmiana trenera, bardzo mało czasu na przygotowanie formy do tego turnieju. Oprócz tego kontuzje, bo kontuzjowany jest Bram van den Dries. Kontuzję stopy, znaczy właściwie palca ma Henryk Twerlings, który przez to być może nie zagra. Van den Driesa nie będzie na pewno. No i jeszcze kilku innych siatkarzy tam wypadło, na przykład Simon van de Voorde, Seppe Baetens, Kuhlman. Mają tak, Peter Kohlman. Tak, że Thomas Rousseau jest bez formy. Właśnie Thomas Rousseau mało gra w ogóle tak, w Rzeszowie, także więc no jest... nie sądzę, żeby Belgowie mogli tu jakąś znaczącą rolę odegrać. Tak, sam Dero sam nic nie wygra, sam. Dokładnie. No, sam Dero nic nie wygra. Dokładnie. Z kolei będzie też Kevin Klinkenberg z Suwałk. I w sumie... Peter Verheis. Tak, Peter Verheis z reprezentantów PlusLigi, jeszcze Igor Grobelny. No i tyle z PlusLigowców, ale biorąc pod uwagę tę sytuację, gdzie zmienili trenera, mają mało czasu, żeby się powiedzmy wdrożyć w system, który Bayerns zaproponuje, no to plus te kontuzje, czyli dwóch podstawowych atakujących, czyli nie będzie Van den Driesa i być może nie będzie mógł grać Twerling, no to sądzę, że Belgowie tu nic wielkiego nie ugrają. Właśnie ja patrzę na skład Czechów i bo w sumie wracając jeszcze na chwilę do tej drużyny i trochę żałuję, że na przykład takiej Ukrainy nie zobaczymy. Myślę, że to byłby znacznie fajniejszy zespół w ogóle do oglądania i być może po prostu... Może też, bo chociażby Ukraińcy właśnie wyeliminowali Belgów na mistrzostwach Europy w 1/8, jak dobrze mówię. Dokładnie. Chyba w 1/8 mistrzostw Europy właśnie Ukraina wygrała 3-2 z Belgią. Dobra, czyli Słowenia i Niemcy według nas faworyci do wyjścia do półfinałów grupy A. A w jakiej kolejności, w jakim układzie, Kuba? Kto pierwszy? Ja myślę, że Niemcy pierwsi, Słoweńcy drudzy, natomiast jeszcze tak nawiasem mówiąc, wydaje mi się, że ta grupa druga będzie dużo ciekawsza. Tak, a też jeszcze kończąc może wątek grupy A, o której teraz powiedzieliśmy, to jeszcze warta zaznaczenia jest taka sytuacja, że Niemcy prawdopodobnie korzystając z przywileju gospodarza mają przed półfinałami dzień wolnego, czyli Niemcy odpoczywają, a wtedy kiedy oni odpoczywają, mecz mają Słoweńcy i grają też Francuzi i Serbowie, więc ewentualny półfinał dla Niemców oznacza, że będą grać z zespołem, który będzie miał dzień wcześniej mecz w nogach. Tak, po trzy mecze dziennie i tak właśnie te 3 mecze dziennie będziemy mieli od 5 do 8 stycznia. 4 jakby takie kolejki meczowe będziemy mieli i będziemy świadkiem, jeżeli chodzi o halę Max-Schmeling-Halle w Berlinie. No i potem półfinały i co też jest dla mnie trochę dziwne, bo mamy półfinały w czwartek i finały w piątek. Nie wiem, może hala jest zajęta akurat na weekend, ale mimo wszystko dziwi mnie to. Znaczy, w sumie ja myślę, że to może jest jakby kompresja tego turnieju spowodowana tym, żeby jak najszybciej liga mogła wznowić rozgrywki, żeby zwolnić zawodników z powrotem do klubów. Może to jest taki powód. To znaczy, wiesz co, może i bym się z tym zgodził, bo to jest ciekawy argument, tyle tylko, że no w zasadzie czy zwolnisz w piątek i nie wiem, będziesz miał, chociaż akurat wiem, że jest plus liga, dajmy na to puchar. A w sumie to w ogóle w sobotę gra Zaksa, czyli można zakładać, że bez Benatuniutiego zagra Kędzierzyn-Koźle właśnie. Zbyt goszczą. Okej, no może to jest jakiś argument, żeby faktycznie to upakować, ale trochę mnie to zaskakuje, no bo to jest też myślę Mniej osób może pojawić się na trybunach, ci właśnie niemieccy kibice. Aczkolwiek sądzę, że Berlin, czyli hala Max-Schmeling-Halle, to akurat jest takie miejsce, gdzie o kibiców się nie powinniśmy martwić, bo tam regularnie chodzą kibice na mecze Berlin Recycling Volleys, więc tym bardziej ranga turnieju sprawi, że akurat na trybunach nie będziesz czego wstydzić, tak mi się wydaje. To akurat zapowiada fajne emocje tak, na trybunach. Nie było problemu z tym, żeby halę zapełnić też na Lidze Mistrzów, tak? Na finale, więc. Tak, dobra, i zaraz grupa B. Szósty set. O Serbii już wspominaliśmy i rywalami w grupie B z drużyny serbskiej będą Francuzi, Holendrzy czy Niderlandy? Holandia czy Niderlandy? No właśnie, bo to teraz trzeba dobrze zastanowić, bo ponoć od tego roku już, czyli 2020, kraj się nazywa Niderlandy. Holandia, ale wiadomo o kogo chodzi. Oranie czy tam pomarańczowi. Tak, na stronie Europejskiej Federacji widzę The Netherlands, czyli nie Holand, no ale to akurat zawsze kojarzyłem, że akurat w tym języku angielskim od zawsze były to gdzieś tam te Niderlandy akcentowane. Bułgaria, Holandia, Serbia, Francja. 4 drużyny. I to jest, mi się wydaje, że dużo bardziej wyrównana ta grupa jest. Tak, grupa jest dużo bardziej... Faworytów głównych mam swoich, czyli Francję i Serbię. Francję pomimo tych swoich problemów, o których pewnie za chwilę rozwiniemy, no bo o Serbach w sumie przedtem sporo powiedzieliśmy, więc może sobie już teraz tak, nie będziemy do tego wracać. U Serbów błogi spokój kadrowy, błogi spokój jeśli chodzi o stanowisko trenera, sukces Mistrzostwa Europy, myślę, że nie ma co się zatrzymywać. No a u Francuzów wyglądało to nieco inaczej. Czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy. Już zaczęło się w sumie klarować wszystko po Mistrzostwach Europy, gdzie to, ja osobiście tego nie widziałem, ale informacje były takie, że Błaje się pod kapetem i prawdopodobnie właśnie oznacza to, że Stepan Błaje w Berlinie nie zagra. Ogłosił, że to z powodów osobistych, czyli się można domyślać, że po prostu się pokłócił, przypuszczalnie z tym kapetem. No, to jest pierwsze osłabienie i będzie grał z Jean Patry. Czyli jakieś osobiste animozje z Erwinem Engapetem. I też pytanie, czy ta niesnaska pomiędzy tą dwójką nie wpłynie jakoś na morale i nastroje pozostałych zawodników, bo to też mogło się rozejść szerzej, aniżeli tylko poza tę dwójkę, więc sądzę, że akurat morale we Francji zbyt wysokie nie będzie, a oprócz aspektów jakichś tam mentalnych, nazwijmy to, są też problemy zdrowotne. Kontuzjowany jest Thibaut Rosard, kontuzjowany jest Trevor Kleveno. Wiemy, jak jest Linelem, który prawie w ogóle nie gra i coś mu tam prawdopodobnie nadal dolega i raczej bym na niego nie liczył. Oprócz tego nie wiemy, czy wyspany będzie Kevin Tilly. Właśnie, bo to jest też świeża sprawa w piątek. My rozmawiamy w sobotę 4 stycznia, a w piątek, czyli wczoraj Kevinowi Tilly urodziła się córka Olivia, dlatego on dopiero w sobotę dołączył do drużyny Francji już w Berlinie, więc on się z nimi nie miał za bardzo czasu wdrożyć w system gry francuski, a w ogóle to przez jakiś czas były takie wiadomości, że Tilly w ogóle na tym turnieju zabraknie, więc on dotrze w ostatniej chwili. Tak, był taki moment, w którym to zestawienie... Jeszcze jedna dygresja mała, bo przedtem mówiliśmy o tym, że Holandia to teraz są Niderlandy, a tak zwany Papa Tilly, czyli Laurent Tilly, to teraz może być już Grand Papa Tilly. Dokładnie. I ciekawe, czy młody, bo to syn, tak? Kevina Tilly. Kevin Tilly jest synem, tak, Laurenta. Tak, ale chodzi mi o to, czy dziecko... Oliwia, to córka. Okej, no to zobaczymy, czy pójdzie też ślady swojego taty i swojego dziadka. Trochę rodzina Jaroszów. A propos rodzinnych spraw, to parę dni temu Kevin Leroux z kolei wziął ślub, ale on akurat już trochę wcześniej dołączył do zespołu. Jeszcze taka mała dygresja. Panowie, może lepiej jakby w okolicy hotelu czy hali nie było żadnego klubu w Berlinie, tak żeby tam Erwin Gapet się nie zapędził za daleko z jakąś tam Niemką, czy to pochodzenia rodnego, czy tureckiego. Byłem kiedyś w tej hali w najbliższym takim sąsiedztwie, nie klubu. Niedaleko jest klub, to jest klub polski, tam wstęp mają tylko Polacy. Aha, no to... Okej, ale w sumie tak, no warto też wspomnieć w kontekście Erwina Engapeta, no bo tak, na rozegraniu jest dość stabilnie u Francuzów, czyli Benjamin Toniutti i Antoine Brizard, obaj zdrowi, obaj w dobrej formie, zresztą dobrze widzieliśmy na parkietach Plus Ligi w tej pierwszej rundzie zmagań. Na ataku no to odpada Błaje, no i w sumie mamy zestawienie Jean-Patry, Winkel, Müller, no to nie wiem, czy to jest aż taka... I to wbrew pozorom niekoniecznie musi oznaczać osłabienie dla Francuzów. Do niedawna właśnie w tej parze Błaje, Patry, różnica pomiędzy nimi ta podstawowa była taka, że Błaje jest teraz aktualnie drugi sezon we Włoszech, a Patry do tej pory grał tylko we Francji, ale przed tym sezonem trafił do Ligi Włoskiej, więc już ma te pół sezonu na tym najwyższym poziomie trochę, że tak powiem, otrzaskany już może trochę jest, także to nawet statystycznie oni podobnie wyglądają w tak, tej on dość dobrze rundzie. Wygląda w Latinie. Tak, no właśnie, dlatego to nie musi być osłabienie Francji, tak mi się wydaje, zwłaszcza, że bywa, że w kluczowych momentach on nie daje rady, zresztą przypomina mi się od razu mecz Polska-Francja o brąz Mistrzostw Europy, gdzie Błaje zagrał fatalnie. No i nie zagrał też jakoś bardzo dobrze, jeśli pamiętam, w tym meczu w turnieju eliminacyjnym do Igrzysk rozgrywanym w Gdańsku, tak, więc myślę, że... Ale to akurat nie musi być osłabienie, bo Jean Patry może go dobrze zastąpić. Okej, czyli tak, czyli rozegranie nie jest problemem, atak nie jest problemem, no ale na przyjęciu w pewnym momencie było ryzyko, że w zasadzie... Libero i środek też bez żadnych problemów, ale na przyjęciu już jest problem. W pewnym momencie wydawało się, że na przyjęciu we Francji to będziemy mieli, Erwina Ngapeta, który nie grał w ostatnich kilku spotkaniach z uwagi na zawieszenie. Właśnie, bo on, jeżeli dobrze pamiętam, to tam w Lidze Mistrzów na przykład grał Maksim Michałow na przyjęciu, ale obok niego nie było Erwina Ngapeta. Znaczy, bo to było tak, że Ngapet po tej aferze w Brazylii, gdzie tam za molestowanie seksualne był, wiadomo o co chodzi, tak, że on późno wrócił z Brazylii, dołączył w dniu meczu do Zenitu, gdy grali w Baseik, także on wtedy akurat jakąś tam absencję taką mało zaliczył, ale potem już na przykład w święta Zenit Kazań grał Puchar Rosji, turniej finałowy i oni ten Puchar Rosji wygrali, także i tam Ngapet grał, aczkolwiek on nie jest w dobrej formie, tak, znaczy może nie jest, w dobrej jest, ale nie w bardzo dobrej, także to też może być jakiś problem, że tak największa gwiazda Francuzów może trochę być w niezbyt dobrej dyspozycji, ale kto wie, może akurat on też szykuje formę na Berlin akurat. Więc było ryzyko, że nie będzie to Kevin Tilly, nie będzie to Julien Linel, a partnerem na przyjęciu Erwina Ngapeta w sumie będzie już postać, myślę, nie na takim poziomie jak ta dwójka. Yasin Luat i Timothy Carle. To też w sumie siatkarze, którzy grają we Włoszech, ale na pewno dużo mniejszego kalibru postaci niż wspomnieni siatkarzy wcześniej. Dokładnie. Więc Francuzi na pewno w tym gronie faworytów muszą się znajdować. No i pytanie, czy Holandia, a w zasadzie Abdelaziz Nimir, bo można by uprościć tę drużynę w zasadzie do tego, że on jest tak mocnym liderem, że w zasadzie wygląda jakby był, nie wiem, jakby Holendrzy momentami grali siatkówkę z... nie wiem, sprzed 10-15 lat po prostu, że jest sobie taka postać, która w zasadzie ile robi? 30-40 punktów w niektórych spotkaniach, co jest jakąś bardzo abstrakcyjną liczbą. I on to robi w drużynie z Mediolanu, gdzie jednak nazwiska wokół niego są trochę mocniejsze niż w drużynie Holandii. No i bardzo... Tak, i pomimo tego, że ma lepszych partnerów aniżeli na kadrze, to i tak tam wykręca niesamowite statystyki. To aż nieprawdopodobne, że tak można grać. Miewa mecze, gdzie serwuje powiedzmy 11 asów serwisowych, także to zdecydowany lider i to jest zawodnik, który ciężko tak stwierdzić, ale w pojedynkę na pewno jakiś tam mecz jest w stanie wygrać. Tak, no i pytanie, czy ten mecz w pojedynkę to będzie w grupie, bo jeżeli nie w grupie, to już półfinału dla Holendrów prawdopodobnie nie będzie, bo on będzie musiał wygrać albo z Serbami, albo z Francuzami, ale niebotyczne są te statystyczne przeboje Abdelaziza Nimira w tym sezonie. Tak, i właściwie Holandia to jest Nimir i potem długo nic i są kolejni siatkarze, tak bym to określił. Największy problem na pewno mają z rozegraniem. To znać dobrego rozgrywającego. Pamiętam różne przeboje z Danem Van Harlemem, teraz jest z Westerkemim, którego kojarzymy na przykład z Modeny, gdzie musiał zastąpić Christensona i grał słabo w poprzednim sezonie. Jest też sprowadzony teraz od niedawna do tej kadry Gies van Solkema, to są słabi rozgrywający po prostu. Ile na skrzydłach jeszcze oprócz Abdelaziza, dobrze mówię, tak, Abdelaziza jest kogo to kooptować, to na rozegraniu wygląda to słabo akurat. Tak, myślę, że Ivan Van Garderen i wracając do kadry Jelteman pomogą. Jelteman tego roku nie grał w kadrze Holandii i to może być akurat duże wzmocnienie, bo oglądałem go w Lidze Mistrzów, oni chociażby wygrali w tiebreaku z Zenitem Kazań i Jelteman wyglądał wręcz genialnie momentami. Także to może być duże wzmocnienie Holendrów. Tak, no myślę, że dużo napisują krwi, tak mówiąc kolokwialnie, i Francuzom, i Serbom, i Bułgarom. Nie wiem, czy są w stanie z tej grupy wyjść. Wydaje mi się, że do tego, żeby wyjść z tej grupy, trzeba grać jednak bardziej stabilną siatkówkę, a nie wierzę, szczerze powiedziawszy, w to, że Abdelaziz Nimir 3 mecze skończy po 40 punktów i co da wygraną Niderlandom więcej niż jednym meczu. Bo myślę, że myślę, że punkty mogą urywać, ale meczu mogą nie wygrać. Natomiast dla mnie taka dygresja, że to pomogło mu chyba spotkanie z Pawłem Zagumnym, który powiedział mu: Nimir, ty nic nie wiesz w wystawie, także przenoś się na atak. Dokładnie, więc udało się wpleść wątek Polski. No i takim drugim wątkiem polskim w reprezentacji Holandii jest też Robert Andringa. W barwach Indykpolu AZS Olsztyn na przyjęciu w tym sezonie, a w reprezentacji znowu na libero. Tu chyba wykorzystamy jego największy atut. Tak, to nie jest jakiś bardzo dobry sezon Roberta Andringi, jeśli chodzi o te elementy inne właśnie niż przyjęcie czy obrona. Ten jego blok, powiedzmy, jest cały czas dobry, ale jeżeli chodzi o poziom ofensywy, to jak masz Van Garderena, Terhorsta czy nawet tego Jeltemana, który jest zdecydowanie bardziej takim zbalansowanym i kompletnym zawodnikiem, jeśli chodzi o przyjęcie, to akurat mnie decyzja szkoleniowca nie dziwi. No i może się tam zrzymać Robert Andringa na to, ale wydaje mi się, że on przy takim zestawieniu na przyjęciu w Holandii to po prostu będzie musiał występować na libero i musi to zaakceptować. Nie sądzę, żeby on był w stanie dać drużynie Holandii tak dużo na przyjęciu, jak pozostałe nazwiska w drużynie. Jeśli chodzi o absencję w drużynie pomarańczowych, to zabraknie właściwie z takich ważniejszych postaci. W sumie to nie jest kluczowa postać, ale Gijs Jorna to był podstawowy zawodnik z meczu z Niemcami w 1/8 na Mistrzostwach Europy. Jego nie będzie, były skontuzjowane, a jeśli chodzi o pozostałych zawodników, to ci, co tam powinni być, to są. To może tak, jeżeli mamy Holandię... Zostaje nam Bułgaria, tak, jeszcze, znaczy, chyba, że chcesz o Holandii jeszcze coś powiedzieć. Nie, właśnie chciałem też płynnie przejść do Bułgarii. Bułgaria, zespół, który może sobie pluć w brodę, jak już wspominałeś, Filip, że nie udało im się ograć Brazylii, bo szansa była nieprawdopodobna. Tak, prowadzili 2-0 w Warnie właśnie z Brazylią. Trzeci set zakończył się wynikiem 32-30 dla Brazylii, a piłki meczowe w górze mieli Bułgarzy, także oni byli już właściwie malutki krok od tego, żeby na igrzyska dość sensacyjnie właściwie awansować, bo kto by się spodziewał, że Bułgaria wygra z Brazylią, ale do tego jednak nie powodowało duże tąpnięcia w tej drużynie. No właśnie ten mecz właśnie Bułgaria-Brazylia jest takim bardzo dobrym przykładem tego, o czym mówię, że to jeden mecz może zadecydować. I wcale nie jest powiedziane, że taka Holandia nie byłaby w stanie wygrać go, dajmy na to, z Francją czy z Serbią. Kuba, czy jeszcze chciałeś coś dodać, bo tam... Nie, tutaj jakby patrząc na skład Bułgarii, to możemy powiedzieć, że tak. Sokołow jest w przyzwoitej formie, chociaż to nie jest ten Cwetan Sokołow, moim zdaniem, z Lubę. Widać, że w tym Zenicie nie do końca chyba po drodze jest wszystkim, z tym, że Michałow gra na przyjęciu, a Sokołow na ataku. No i kadrowo ta Bułgaria dzisiaj, a Bułgaria parę lat temu dużo słabiej wygląda i nie wiem, czy na tyle dobrej formie jest chociażby Teodor Skrimow, żeby być liderem poza Sokołowem, i czy młody Dmitrow jest w stanie poprowadzić ich do tego, żeby wyszli z tej grupy. To jest moje pytanie, które sobie stawiam i myślę, że nie wiem, czy bym nie powiedział, że nawet więcej mogą zrobić szkody rywalom Holendrzy niż Bułgarzy. Znaczy, bo to powiedziałeś Dmitrow, a tam raczej podstawowym rozgrywającym będzie Georgi Seganow, a brakuje na pewno Walentina Bratojewa, który jest kontuzjowany, i Georgi Bratojew, z nim jest w ogóle ciekawa sprawa, bo trochę jeszcze wracając, to po tym turnieju kwalifikacyjnym, gdzie Bułgarzy jednak nie awansowali, przegrali ten mecz z Brazylią, to tam się duża chryja taka w cudzysłowie zrobiła, bo niezbyt zadowoleni byli chyba ze współpracy z trenerem Silvano Prandim, między innymi właśnie Georgi Bratojew zarzucił 72-letniemu chyba Prandiemu, że cierpi na demencję starczą. to dużo mówi o atmosferze właśnie w bułgarskiej kadrze. W końcu miało go nie być na kadrze teraz właśnie przed Berlinem, ale ponoć Liuboganew go przyjechał na zgrupowanie, po czym jednak do Berlina nie pojechał oficjalnie z powodu kontuzji, więc braknie braci Bratojew w kadrze Bułgarii. No i wiadomo, w dalekiej Japonii Matej Kazijski wciąż nie dał się namówić na powrót do bułgarskiej kadry, więc ale to jakby zakładamy, że okej, jego i tak by nie ma co liczyć jako reprezentanta Bułgarii, no bo on od dawna nie gra, no ale bracia Bratojew jeszcze na Mistrzostwa Świata, żeby rok temu grali, także w 2013 roku, przepraszam. I oprócz tego, tej całej sytuacji właśnie z Prangiem, już w ogóle media bułgarskie zaraz po tym turnieju chyba kwalifikacyjnym albo po Mistrzostwach Europy pisały, że Prandi w ogóle zostanie zwolniony, a ostatecznie do tego Berlina dotrwał. Także niezbyt ciekawie tam się po prostu dzieje, biorąc pod uwagę relacje z trenerem i jakieś tam osłabienia. Ale jak sobie przypomnę, nie wiem, te ostatnie kilka lat dla reprezentacji Bułgarii chyba i dla siatkówki Bułgarii jako takiej też chyba nie były jakieś najlepsze. No, sprawa sportowa to jedna, druga sprawa jest taka, że tam się w Związku Bułgarskim nieciekawie dzieje, w ogóle jakiś tam płód się dzieje, powiedzmy, że tam Dancho Lazarow, czyli prezes obecny w federacji, zostanie jakby zastąpiony przez Ljuboganewa właśnie, bo się tam trochę zaczęły buntować kluby i będzie zmiana prezydenta federacji, także to też pozasportowo tam jest nieciekawie po prostu. Mówisz płód, może wojska przyjadą. No nie wiem, wolałbym nie. Również wolałbym nie. Okej, czyli grupa B, Francja, Serbia, Bułgaria i Niderlandy, czy Holandia, mniejsza o większość. Czyli co, Francja i Serbia według was wychodzą z grupy? O ile w grupie A nie widzę żadnego kandydata na czarnego konia, tak tutaj może trochę, a jeśli Holandia nie, no to Francja i Serbia powinna awansować. Pełna zgoda. A kto pierwszy, kto drugi? Tak już tak sobie uzupełnimy. Myślę, że Serbowie wygrają grupę, a Francuzi będą się bić z Holandią, bo nie sądzę, żeby Bułgaria tutaj mogła coś znaczącego, jakąś znaczącą rolę odegrać, tak mi się wydaje, więc o drugie miejsce powalczy Holandia z Francją. Okay, czyli... Ja jestem, szczerze powiedziawszy, mega ciekawy tego meczu Serbia-Francja, bo on dużo powie nam już w grupie o tym, jak wyglądają Francuzi. Czy tak, na już jutro o godzinie 13:30, pierwszy mecz w ogóle turnieju Francja-Serbia. Dokładnie. I ten inauguracyjny mecz dużo chyba powie o tym, czy Francuzi są przygotowani też mentalnie do walki do końca o tę kwalifikację. Tak, czyli zakładamy, że półfinały będą z jednej grupy awansuje Francja i Serbia, a z drugiej Niemcy i Słowenia. Kto waszym głównym faworytem do wygrania turnieju? No to właśnie może taką klamrą zdomkniemy temat tych eliminacji europejskich, zanim przejdziemy jeszcze tak pokrótce porozmawiać o tym, jakie turnieje będą w pozostałych. No ja mimo wszystko stawiam na Serbię, ale jeżeli miałbym powiedzieć, czy ja jestem pewny zwycięstwa Serbii, to absolutnie nie i powiedziałbym, że okej, uważam, że nie wiem, 70% szans daje Serbii, ale te 70% szans, no to przy tak krótkim turnieju, no to nie jest wcale aż tak dużo, bo tutaj mówię, jeden mecz może ich wyrzucić z zaburty turnieju. No i Serbia i w dalszej kolejności wydaje mi się, że jednak Francja, jeżeli oczywiście tam wszystko będzie ok pod względem psychologicznym, bo z tym bywało różnie. Ja bym powiedział tak, Serbia dla mnie 50% szans, Niemcy 30%, Francja 20%. Okej, a znaczy to okej, to może... Ja z kolei widzę w Serbia-Słowenia finał, ale sądzę, że Serbowie wywalczył awans, ale widzę mocnego też faworyta poza Serbami w postaci właśnie Słoweńców. Okej, to ja te swoje 70% jakby nie mówiłem w kontekście jakby... Nie sumuję do 100% szans, czyli tutaj dałem po prostu, że uważam, że Serbowie, no nie wiem, no to nie jest tak, że w 70% oni, a na przykład 30% pozostałe drużyny, no bo tutaj może zbliżymy się bardziej do proporcji Kuby. No ale tak czy inaczej, mamy naszego faworyta, jest to reprezentacja Serbii i wydaje mi się, że na tym możemy zakończyć temat kwalifikacji europejskich. No to teraz tak, do którego kontynentu chcecie polecieć? Afryka, Azja, Ameryka Południowa czy Ameryka Środkowa? Które najciekawsze? Najciekawiej myślę, że będzie w Azji, bo tam chyba te dwie takie reprezentacje faworyzowane, czy też wyglądające najlepiej, chyba to będzie Iran i Australia. I pomiędzy tymi dwoma zespołami można się spodziewać ciekawej rywalizacji o awans, aczkolwiek od razu trzeba wspomnieć, że Iran wystąpi bez kontuzjowanego Amira Gafura, tam Sharam Mahmoudi, po latach odkurzony, będzie w kadrze jako atakujący, nie wiem czy podstawowy czy nie, ale będzie to powrót do kadry Iranu, trochę jak z wspomnianym wcześniej Jeltemanem do Holandii, tudzież Niderlandów, no ale wydaje mi się, że w Azji może być najciekawiej. Oprócz tego w ogóle turniej będzie w Chinach w Jiang Czyli zgodzicie się, że Iran i Australia to główni faworyci tego turnieju? No nie jest to bardzo kontrowersyjna teza akurat, chciałbym powiedzieć. A powiedzcie mi, tam w Katarze już podkupują jakichś zawodników? Mamy jakiegoś 38-letniego byłego Serba? Powiem ci, że nie wiem nawet, kto będzie grał w Katarze. Nie wraca Iwan Milinković? No, ale to... Bardziej myślałem, że może jakiś Kubańczyk, który ma zakaz gry dla swojej kadry, może się skusił na ofertę Katarczyków, ale nic takiego głośnego nie było, więc nie sądzę, żebyśmy byli zaskoczeni jakąś obsadą dziwną. Gdyby organizowali Mistrzostwa Świata, to może, no, ale na turniej eliminacyjny myślę, do Igrzysk to jeszcze nie. Ciekawą kadrę. Ja kiedyś sobie zastanawiałem się, jak pod uwagę drużyny, która była w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej, no to też myślę, że tutaj w siatkówce mielibyśmy parę ciekawych nazwisk i właśnie, tak jak mówię, Iwan Milinković mógłby nagle powrócić do grania. Właśnie może, wiecie, ale to na przykład co, no bo musieliby to być zawodnicy, którzy na przykład nie mają doświadczenia na przykład w kadrze narodowej, no to nie wiem, najmniej na to koło można byłoby z polskich zawodników dać jako taki, nie wiem, nazwijmy to ligowy dżem do Kataru według was. Taka czysto teoretyczna zabawa. Ale chodzi o Polaka? Tak, że gdybyśmy mieli, wiesz, no bo jeżeli oni tam zgarniali na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej reprezentantów w zasadzie różnych, znaczy reprezentantów. Na przykład w Francji byli tacy, którzy byli po prostu za słabi na tą fenomenalną francuską drużynę i byli, no to tak zastanawiając się, kto mógłby być takich doświadczonych naszych ligowców. No Wojciech Żaliński na przykład się nie łapie do kadry pierwszej, także może Wojciech Żaliński. No właśnie, ale to pytanie, czy to musiały być tak, że wykluczamy zawodników, którzy wystąpili choć raz w reprezentacji, no bo jeżeli tak, no to, to Wojciech Żaliński. To zostaje nam, nie wiem, wiecie co, Rafał Faryna na ataku? No w sumie w zasadzie dlaczego nie? Tak się zastanawiam, kto tam jeszcze. Mówimy, nie wiem, kadrze A. Nie wiem, no... To pewnie był... któryś środkowy mógłby się załapać, nie wiem, na przykład Miłosz zniszczył na przykład, Janusz... chyba nie ma przeszłości reprezentacyjnej. Piotr Hain chyba był już na kadrze B, zdaje się, u Andrzeja Kowala, tak mi się też wydaje. Janusz Gałązka na przykład. Ktoś by pewnie się, myślę, że sporo byśmy takich zawodników znaleźli, którzy by kadrę Kataru wzmocnili po prostu, tak mi się wydaje. Dobra, ale taka dygresja. Na ten moment o zawodnikach... Ciekawostka też jest taka, odnośnie tam wątków plus ligowych, to selekcjonerem reprezentacji Indii jest człowiek, nie wiem czy go pamiętacie, z Łuczniczki Bydgoszcz, Dragan Mihajlowicz. Tak, ojeny. Był taki trener w Bydgoszczy, on teraz właśnie jest selekcjonerem kadry Indii. No. Dragan długo mnie nie zagrzał w Bydgoszczy, natomiast... I ja mam takie odczucie, jestem bardzo ciekawy tego turnieju, no bo obserwując w ostatnim czasie Iran, nie wydaje mi się, żeby ta współpraca z Igorem Kolakowiczem wyglądała u nich rewelacyjnie. I też mam wrażenie, że z tego najlepszego Iranu, który był chyba widoczny 3-4 lata temu, już trochę mniej zostało i że dzisiaj poza Miladem Abadipurem mam wrażenie, że mało który siatkarz irański jest w swoim tak zwanym prime, więc to jest kwestia, która mnie zastanawia, czy mimo tego, że personalnie pewnie zgodzimy się co do tego, że mają najsilniejszy skład, czy będą w stanie w tym turnieju, no mając tutaj jednak sporo spotkań do rozegrania, czy oni będą w stanie to wygrać i czy czarny koń nie będzie pojawi się w postaci Australii, chociaż szczerze chyba bym obstawiał jednak Iran. Też wydaje mi się, że awansuje Iran, ale myślę, że Australia ewentualnie może namieszać. To też a propos wątków plus ligowych, trener Aluronu Virtus i MC Zawiercie, Mark Lebediew, jeszcze Luke Perry, Arshdeep Dosanjh, także mamy trochę przedstawicieli. Tak, i kilka postaci, nie wiem, czy tam w kadrze na przykład jest, nie wiem, może Luke Smith, który w zeszłym sezonie grał w Cuprum Lubin. Nie widziałem kadry Australii, przedtem włączyłem stronę oficjalną Federacji Australii, ale do tam nie widziałem, nie ma takiej potrzeby w sumie chyba, żeby całą kadrę Australii wymieniać. Na pewno Australia przygotowywała się do tego turnieju w Jastrzębiu. Widzisz, ale jakbyś podał... Ale jakbyś, Filip, podał cały skład reprezentacji Indii z pamięci albo Kazachstanu, to wtedy naprawdę było wspominane szacunek. Jak to ze składem Kaiserslautern z 1997 roku. Dokładnie, szacunek wielki, no ale aż takiego dobrego researchu nie zrobiłeś. Dobra, w Azji, no Australia, Iran w finale, a kto awansuje? Myślę, że też Iran, ale tutaj nawet nie chcę odkrywać Ameryki, czy nie chcę odkrywać Iranu. 3 lata temu bym powiedział, że Iran jest 100% faworytem, teraz już wydaje mi się, że znowu w tym takim pojedynczym meczu Australia może Iran na pewno ukąsić. Jeżeli chodzi o taki wpływ jeszcze tych eliminacji na Plus Ligę, czy też w zasadzie na Puchar Polski, 12 stycznia prawdopodobnie Australia i Iran wystąpią w tym finale. Trochę różnicy czasu, ale już chyba 14 mamy mecze Pucharu Polski. No i przykładowo Sejeda, Milada Ebadipura i Sejeda może po prostu na parkiecie w meczu tam Skrybełchatów z Indykpolem AZS-em Olsztyn może po prostu zabraknąć. Nie wiadomo, czy tak czy jest, o ile na przykład Dosan, czy... No bo Rysowa nie zagra w Pucharze Polski, więc absencja Perego ewentualna nic nie zmienia w kontekście Pucharu Polski, ale tak samo jest w Zawierciu, bo Dosan jest rezerwowym rozgrywającym, Zawiercie też nie ucierpi, no ale Ebadipur i Musawi to ważne postacie swojego zespołu. Jeszcze jest jedna postać tam istotna w Australii, czyli Mark Klebediu. Znaczy trener, ale no trener zdąży wrócić na pewno. Tak, trener prawdopodobnie poprowadzi tak czy tak, nawet jak będzie zmęczony. Więc to taki wątek plusligowy jeszcze wpleciony. Dalej, Ameryka Południowa i tutaj grupa dość kuriozalna bym powiedział, no ale to już wynikało z tych wszystkich rzeczy, o których wspominaliśmy. Chile, Kolumbia, Peru i Wenezuela. Myślę, że krótko. Znaczy, dla mnie faworytem jest reprezentacja Chile, a argument jest taki, że oni zdobyli brązowy medal w Mistrzostw Ameryki Południowej. Tam wygrała Brazylia, druga była Argentyna i właśnie Chilijczycy wygrali w meczu o brąz z Wenezuelą. Dlatego sądzę, że tam awansuje Chile i też o tym w sumie wcześniej mówiliśmy. To kolejny sprawdzian waszej wiedzy, bo żeby nie było, nie mam odpowiedzi na to pytanie dobre. Ale kto jest najlepszym siatkarzem? Ja pewnie też nie mam, ale nie wiem, co zapytać. Kto jest najlepszym siatkarzem z tych 4 drużyn? W sensie... Jest atakujący w Chile, który gra w Niemczech, Sebastian Gewert, czy coś takiego, jakoś tak się, Gewert chyba się nazywa, to jego kojarzę z Ligi Niemieckiej i poza tym kompletna niewiadoma dla mnie. No, ja mam bardzo... Musiałbym się chwilę zastanowić. Ja mam bardzo podobnie. W Wenezueli na pewno, te siatkarze pewnie w Europie się przewinęli. Dobra, a w drugą stronę to właśnie Kuba, ty jakiegokolwiek kojarzysz, bo ja muszę przyznać, że w zasadzie nie. Ja bym powiedział, Wenezuelczycy, kilku się przewijało na pewno, ale tak teraz, żeby kogoś wymienić, to ciężko byłoby, bo chyba żaden z nich nie gra w Plus Lidze, żaden z nich nie gra chyba w Lidze Włoskiej, więc tutaj, nie wiem, Tejeda, ale to, nie wiem, Marquez. No bardziej łatwiej byłoby wskazać takie postaci, które historycznie pamiętamy pojedyncze, tak? Znaczy, no z Wenezueli to na pewno Kerwin Pineroa, który niestety to akurat mi się przypomina. I ten Ivan Marquez właśnie, o którym Kuba wspomniałeś, grał jeszcze niedawno, zdaje się, w Pałku Saloniki chyba. Ale nie wiem, czy on będzie na tej kadrze, czy nie, ale to jedna taka postać, która mi się przypomniała. No i tyle, ja więcej nie kojarzę. No jeszcze Agames oczywiście w Kolumbii, tak? Dokładnie. Tak, jeszcze lata wcześniejsze to Agames. No okay. Liberman Agames, a poza tym no to są to raczej postaci mi nieznane. No i to też myślę, że świadczy o poziomie tego turnieju. No tutaj też raczej bym wskazywał Chile, ale żebym jakieś specjalne podstawy miał, jeżeli miałbym rozprawkę napisać na temat tego, dlaczego Chile zwycięży akurat w tym turnieju i zagra na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, to 3 argumentów bym nie znalazł niestety. Podasz. No faktycznie. No to faktycznie, oprócz tego, że są brązowymi medalistami Mistrzostw Ameryki Południowej, czyli Liczycy, no to jeszcze grają w Santiago, czyli u siebie. I mają jednego zawodnika w lidze niemieckiej, więc może to wystarczy. Nie, no ale to tak trochę... Ale no swoją drogą, to teraz jakby pokazuje absurd tej sytuacji, gdzie z tej 4, którą wymieniliśmy, czyli Chile, Kolumbia, Peru, Wenezuela, jeden zespół zagra w Igrzyskach Olimpijskich. Dokładnie, No dlatego natomiast wydaje mi się, że może tak jak tutaj słusznie mi zwróciłeś uwagę, Piotrek, że czepiałem się tej Afryki, może kwestia tej trzeciej drużyny z Ameryki Południowej, jakbyśmy ją zamienili właśnie na kolejną europejską, no to pewnie, tak jak mówiliście, byłyby lepsze proporcje i szkoda tej Bułgarii, która chyba wtedy zagrała najlepszy mecz w ostatnich paru latach z Brazylią, mimo to nie wystarczyło do wygranej. Wracając tak chyba do siatkówki, która jest nam bliższa, no to ciekawy turniej szykuje się w Vancouver, no bo jedna z tych 2 drużyn, czy tak, faworytów tego turnieju ze strefy Ameryki Północnej i Środkowej jest chyba dużo ciekawszy niż z Ameryki Północnej. Tak jest, no myślę, że tu się rozegra sprawa między Kanadą i Kubą. Jest też 4 zespoły, Kanada, Kuba, Meksyk, Portoryko i wydaje mi się, że tu główni faworyci to są właśnie Kubańczycy, wzmocnieni niedawno Robert Landym z Simonem, który z powrotem może grać w tej kadrze. No i Kanadyjczycy, którzy też bywa, że potrafią namieszać. Tak, mówi się o tym, że środkowi raczej nie mają aż tak mocnego wpływu na wynik drużyny, że oni tych spotkań nie wygrywają, ale jeżeli miałbym wskazać jednego środkowego na świecie, który może faktycznie swoje piętno bardzo mocno odbić na drużynie, no to byłby to Simon. No i myślę, że Kuba z Simonem, czyli to jednak bardzo młody zespół, wsparty doświadczeniem Simona, myślę, że może być no takim groźnym rywalem może być groźnym rywalem dla Kanady i może być też takim zalążkiem trochę do tych takich dyskusji akademickich, które mieliśmy, co by było, gdyby w jednej drużynie w Kubie spotkał się Juan Torena, Leon, Simon, Dierezuelo, Leal, no tam potężna drużyna. Czy może do tych najważniejszych, największych nazwisk może aż nie odwołujmy się, ale wrócił Simon, a było dość blisko do tego, żeby zgodę na powrót dostali jeszcze Michal Sanchez, atakujący, i Raider Hierezuelo. Akurat Hierezuelo mógłby się bardzo tej kadrze przydać, bo poza rozgraniem oni tam mają problem. O ile na ataku jest kilku fajnych zawodników, to na rozegraniu jest problem. Także no, Hierezuelo by się na pewno bardzo przydał, a był temat jego powrotu, ale się po prostu nie dogadano ostatecznie. Tak, jest tam jeszcze jedna ciekawa postać w lidze francuskiej, wymiata. Marlon Jant, o którym już kiedyś Andrzej Grzyb powiedział w audycji radiowej w Radiocentrum, że jest podpisany, ma kontrakt z Perugią już od któregoś tam roku. Tak, 18 rok życia i on już w podstawowym składzie i to naprawdę w tej lidze francuskiej radzi sobie bardzo dobrze. Więc myślę, że to nazwisko, o którym będzie głośno. Nie wiem, czy akurat na tym turnieju mimo wszystko wyżej stawiam Kanadę, ale no nie skreślam Kuby. W sensie Kuba, a ty skreślasz Kubę? Nie, absolutnie ich nie skreślam. Wiesz, ciężko samego siebie skreślać, a tak na poważnie to... No, Kanada... Nie rób tego nam. Nie stawiaj na sobie kreski. Kanada ma chyba ciut stabilniejszy skład. Jestem ciekaw, jak Nick Hawk, trochę odpoczywając ostatnio w kwadracie, jak będzie się prezentował, no bo znowu pewnie szereg piłek do niego pójdzie. Jestem też ciekaw, czy kto poprowadzi grę Kanadyjczyków. Bo właśnie, bo nie wiadomo co z CJ'em Sandersem, ale akurat tam dokładnie. Może być, nie wiem, Jay Blanken, żeby niezły rozgrywający, także... No bo wiemy o problemach jego w Będzinie, natomiast wydaje mi się, że w tej szerokiej kadrze na turnieju on się znalazł, więc przynajmniej z tego, co patrzyłem parę dni temu, więc byłoby ciekawe, gdyby tutaj akurat w tym turnieju zagrał, no okej, do 3 mecze... A skoro widziałeś skład, bo ja przyznam szczerze, nie widziałem składu, jest Gavin Schmidt? Jest. A, no to okej, no to ciekawie. I szkoleniowy z Glenn Hawk, to też w sumie niedawna zmiana, bo Stefan Antiga odszedł z tej kadry. Z powrotem są Kanadyjczycy prowadzeni przez Glena Hoga. Grają u siebie, jak Kuba wspomniałeś, w Vancouver, także kończąc może wątek tego turnieju, Kanada, Kuba główni kandydaci do awansu. Tak, Meksyk, Portoryko chyba jednak nie tym razem. Wydaje mi się, że nie, tak. Myślę, że Stawiam na Kanadę z tego turnieju. Myślę, że Meksyk to może liczyć na przykład parę, która będzie ich reprezentowała w turnieju siatkówki plażowej. Bo oni tam mają całkiem przyzwoitą jedną parę, ale jeżeli chodzi o siatkówkę halową, to myślę, że nie tym razem i myślę, że jeszcze długo nie. No i finiszując. Zostaje Afryka, tak? Zostaje nam Afryka, turniej w Egipcie, w Kairze 6-12 stycznia. Tam też jest tych reprezentantów, czy też zespołów, które wezmą udział trochę. Algieria, Botswana, Kamerun, Egipt, Gana, Niger i Tunezja. No właśnie, no i teraz... Myślę, że bym tego drugi raz nie potrafił wymienić tak bez większego problemu, ale jest trzech, mi się wydaje, głównych faworytów. A co Piotr, chciałeś powiedzieć? Nie, znaczy ja tylko trochę tak parsknąłem śmiechem tak na myśl o Nigerze, o Ghanie i Botswanie, bo tam jeszcze Algieria, Kamerun, Egipt i Tunezja to jeszcze, ale tamte pozostałe drużyny, no to już w ogóle jakaś taka abstrakcja. A swoją drogą myślę, że tak pół żartem, pół serio, ale podejrzewam, że jeżeli chodzi o takie, nie wiem, warunki motoryczne, to myślę, że na czarnym lądzie jest bardzo wielu potencjalnie mocnych zawodników, którzy mogliby do siatkówki pasować, no ale po prostu gdzieś tam kwestie infrastrukturalne, bieda, jednak piłka nożna przyjmuje tam zdecydowaną większość. Tak, jeśli chodzi o warunki fizyczne, no to na pewno by się sporo graczy znalazło, z których można by zrobić dobrych siatkarzy, na pewno. No a z tych najlepszych w tym turnieju eliminacyjnym, to którzy? Znaczy, są dwa wątki polskie, o których pewnie powiemy. Pierwszy jest taki, że w Tunezji gra Wassim Bentara, atakujący. To jest zawodnik, który ma też polskie obywatelstwo, bo jego matka jest Polką, ojciec Tunezyjczykiem. Rozmawiałem z nim, zapytałem go po prostu, jak oni się tam czują w kontekście jego w tym turnieju, to Wassim powiedział, że uważa, że Tunezja jest faworytem, a oprócz tego zespołu jeszcze groźny na pewno będzie Egipt jako gospodarz i Kamerun. Powiedziałem z tym o jednym wątku polskim, że statystykiem Egiptu jest Maciej Ergen z MKS-u Będzin, także tak patriotycznie to są takie dwie drużyny, które pewnie można pokibicować. Tak, ale tam kilka jest postaci właśnie scoutów, którzy na przykład pamiętam, że Piotrek Świniarski swego czasu był scout Łuczniczki Bydgoszcz wtedy. Tak. Pracował też dla reprezentacji żeńskiej Albanii. Tak jest. Więc jest parę postaci, też szukają swoich szans. I w Australii statystykiem, nie wiem czy nadal jest, był Bogdan Szczebak, który pracuje w Jastrzębiu chyba teraz. I jeszcze Kamil Sołducha. Ale nie wiem, czy nadal pracuje. Kamil Sołducha w Finlandii, tak? W Finlandii, tak, z Gdańska właśnie, prawda? Oskar Kaczmarczyk go przez chwilę zastąpił jako w roli statystyka właśnie w Finlandii, na pewno. Przypuszczalnie by się jeszcze kilka nazw znalazło, ale to nie ten wątek, nie ma co przedłużać. Zgadzacie się? Trójka faworytów Egipt, Tunezja i Kamerun? Jak najbardziej. Nie no, myślę, że jak najbardziej. Nie wiem, czy akurat Tunezję stawiałbym w roli tego faworyta głównego. Nie wiem, czy jednak nie Egipt, który potrafił już od jakiegoś czasu potrafi jakieś tam niespodzianki sprawiać. Ja pamiętam też, że przecież w Lidze Narodów zeszłorocznej chyba też całkiem przyzwoicie sobie radzili, w sensie nie było tam jakiegoś, nie wiem, jakiejś przepaści. Pytanie... Tak, i też świata, grają u siebie, mogło być pucharze, tak, tak też od to mi przyszło do głowy. No właśnie, Puchar Świata jest chyba takim lepszym przykładem nawet niż ta Liga Narodów, no bo oni tam dobrze wyglądali, bardzo, bardzo przyzwoicie. Tak, to tam nieznacznie przegrali, znaczy 1-3 przegrali, tak jak dobrze pamiętam, z tym naszą drużyną, drugą, kiedy jeszcze nasz pierwszy skład podróżował z Paryża, ale wyglądali tam jak na zespół z Afryki, jeżeli można tak powiedzieć, no to wyglądali bardzo solidnie. Tak, i trzeci wątek Polski, jeżeli chodzi o te drużyny, to też związany z Tunezją, no to Tunezja rozegrała 3 mecze sparingowe z Indykpolem AZS-em Olsztyn. 3 mecze rozegrane, 3-2 wygrała Tunezja pierwszy mecz, drugi 3-0 Indykpol AZS Olsztyn, no i 2-2 remis, taki nietypowy, niesiatkarski wynik. Jak szukam jakichś, nazwijmy to, poszlak plus ligowych, to selekcjonerem reprezentacji Egiptu jest były szkoleniowy DMKS-u Benin Hido Vermeul. I w sumie tyle sobie przypominam z takich spraw związanych z plus ligą. No i dobra, no i teraz jakbyście mieli powiedzieć, czy zwycięstwo w sparingach z Indykpolem AZS-em Olsztyn to, czy powiedzmy dobre wyniki to jest dobra moneta dla Tunezyjczyków, czy zła moneta przy takim turnieju? Myślę, że to kompletnie nie będzie miało znaczenia. Okej. Bo... Ja bym się zgodził, no bo wiesz, rozgrywamy sobie mecz w hali treningowej bez żadnej presji, z zespołem bez 2-3 bardzo ważnych ogniw, zespołem po przerwie świątecznej, nie, bądźmy szczerzy, chyba nie, natomiast myślę, że kraje arabskie z tego grona rozstrzygną ze sobą, to był Egipt albo Tunezja, bo nie sądzę, żeby Kamerun, mimo posiadania w składzie bardzo sympatycznego Netana Wunejbajmy, był w stanie tutaj się rywalom przeciwstawić. No właśnie. Ja myślę, że awansuje Egipt, zwłaszcza tak jak wcześniej w sumie wspomniałem, grają w Kairze, no i może jakiś tam wątek sędziowski się pojawić. Właśnie, czyli podsumowując turnieje kwalifikacyjne, Europa, według nas faworyt Serbia, w Afryce Egipt albo Tunezja, w Azji prawdopodobnie Iran, w Ameryce Południowej chyba Chile, no i jeżeli chodzi o tę Amerykę Środkową i Północną, czyli tę federację Norseka, tutaj chyba Kanada jednak naszym faworytem. No i myślimy, że te drużyny uzupełnią stawkę tych 7, które już w tym momencie mają awans na Igrzyska Olimpijskie w Tokio i myślę, że to będzie bardzo interesujący turniej, ale nie spodziewałbym się, żeby akurat któraś z tych drużyn, które dostaną się do turnieju może poza Serbią, myślę, że pozostałe 4 raczej nie spodziewam się, że już w samym Tokio odegrają jakąś bardzo mocną rolę. Tak jest. No, Też tak sądzę. No właśnie, czyli... Może byśmy sobie powtórzyli jeszcze na koniec te drużyny, które już mają awans? No dobra. Gospodarze Chińczycy? Tak. Chyba. A czy ty, Japończycy? To właśnie tak mówię, gdzie to Tokio jest? Czy no? Okej, nie Chińczycy, tylko Japończycy. Tak, oczywiście. Japończycy, Polacy, tak? Chyba. Włosi. Tak, udało się. Włosi, trzecia drużyna. Rosja, czwarta Brazylia. Drużyna. Brazylia, Rosja, piąta, Argentyna i USA. Szósta i USA, siódma drużyna, czyli to jest ta siódemka, która ma już pewny awans. A jakie emocje nas czekają, jeżeli chodzi o turniej eliminacyjny, przekonamy się już od 5 stycznia, czyli od jutra. Bo I można zacierać ręce, bo zapowiada się, że to będą emocje dużego kalibru, zresztą tym przyjemniej się to będzie oglądało, że nie uczestniczą w tej rzeźni, tak można powiedzieć, Polacy tylko. Tak, więc co by się tam nie działo, to raczej my jako naród polski na tym turnieju nie ucierpimy emocjonalnie. Dokładnie. Był odwyk siatkarski, Bo swoją drogą, jeszcze dwa zdania, to wspominaliśmy turniej kwalifikacyjny z Berlina sprzed 4 lat, jak to wyglądało, jaki to był poziom emocji, a z kolei mi się jeszcze przypomniał Puchar Świata 2015, gdzie przegraliśmy z Włochami i tam to nam nie dało awansu, zajęliśmy 3. miejsce. Przegraliśmy mecz z Włochami, który przekreślił nasze szanse na awans, to była okropna atmosfera wtedy. A wygraliśmy poprzednich 9 spotkań na tym turnieju, tak przegraliśmy to bilansem setów, to było nienormalne. Tak, i to było koszmarnie, to wspominam ten turniej, to było w środku nocy jeszcze, bo turniej był Puchar Świata w Japonii, także no bardzo złe wspomnienia. Tak, więc jeżeli ktoś już naprawdę jakiś tam odwyk od siatkówki przeżył i trochę go ciągnie z powrotem do wejścia w ten sympatyczny i chyba jednak niegroźny nauk, to zapraszamy do odpalenia transmisji, zasiąścia wygodnie w fotelu, odpalenia transmisji z turniejów eliminacyjnych dla koneserów Indie, Kazachstan na przykład, albo Niger, Ghana, jeżeli macie ochotę. Tak. Plus Liga już wróciła, 3-2 GKS Katowice wygrywa ze Ślepskiem Malow Suwałki. Kolejny tiebreak, czyli Katowice kontynuują dokładnie to, co osiągnęły, ale o tym... Jaka jest tiebreak Katowice, taką nazwę powinien mieć. Tak, ale podsumowanie tej pierwszej rundy Plus Ligi to myślę, że już w następnym odcinku, a tymczasem za uwagę dziękuję Piotr Złoch, Filip Korfanty i Kuba Lewandowski. Powiedzieliśmy jednocześnie. Dobra, dzięki piękne i do usłyszenia niedługo. Do usłyszenia. Dzień.